Jezus ukazuje się apostołom. Kim jesteście moimi następcami? Tak, jesteście nimi pomimo waszego zabłąkania. Co macie czynić? Nawrócić świat do Chrystusa. Nawrócić to coś najtrudniejszego i najdelikatniejszego, moi przyjaciele. Wszystkie formy lekceważenia, niechęci, przejawy pychy, nadgorliwości są zgubne dla powodzenia. A ponieważ nikt i nic nie skłoniło Was do dobroci, do wyrozumiałości i miłosierdzia wobec pogrążonych w ciemnościach, dlatego to stało się konieczne. Rozumiecie? Konieczne było, żeby tym razem skruszyła się w Was pycha Hebrajczyków. Mężczyzn i apostołów, i żeby ustąpiła miejsca prawdziwej mądrości waszego urzędu, łagodności, cierpliwości, litości, miłości bez pysznienia się i bez odrazy. Widzicie, że ci wszyscy, na których spoglądacie z pogardą lub z pełnym pychy współczuciem, prześcignęli was w wierze i w działaniu. Wszyscy. I dawna grzesznica też, i przesiąknięty bezbożną kulturą Łazarz, który jako pierwszy zrozumiał i przebaczył w moim imieniu. I pogańskie niewiasty, i słaba małżonka huzy, czy słaba, tak naprawdę to ona was wszystkich przewyższa, to pierwsza męczennica dla mojej wiary. I żołnierze Rzymu, i pasterze, i Herodianin Manaen. Nawet Gamaliel rabbi. Nie drżyj, Janie, czy myślisz, że mój duch jest w ciemnościach? Wszyscy was prześcignęli, a to dlatego, abyście jutro, wspominając wasz grzech, nie zamykali serca przed tym, który przychodzi do krzyża. Mówię to wam, wiem jednak, że choć wam o tym powiedziałem, uczynicie to dopiero wtedy, gdy moc Pańska nagnie was jak gałązki do mojej woli. Która pragnie mieć chrześcijan na całej ziemi. Zwyciężyłem śmierć, ale ona jest mniej twarda niż stary judaizm, ale zegnę was. Ty, Piotrze, zamiast stale płakać i trwać w upokorzeniu, masz być skałą mojego kościoła. Wyryj te gorzkie prawdy w sercu. Mirra służy do ochrony przed zepsuciem, nasyć się więc mirrą, a kiedy będziesz chciał zamknąć serce i kościół przed kimś z innej religii, przypomnij sobie, że to nie Izrael, nie Izrael, nie Izrael, lecz Rzym mnie bronił i okazał litość. Przypomnij sobie, że to nie ty, ale grzesznica umiała stać u stóp krzyża i zasłużyła na to, by mnie zobaczyć jako pierwsza. Naśladuj twego Boga. Aby nie zasłużyć na naganę, otwórz serce i kościół, mówiąc Ja, nieszczęsny Piotr, nie mogę pogardzać, bo jeśli kimś wzgardzę, wzgardzi mną Bóg i mój grzech ożyje przed jego oczyma. Biada, gdybym cię nie złamał w ten sposób, zamiast pasterzem, stałbyś się wilkiem. Jezus wstaje, jest pełen najwyższego majestatu. Moi synowie, Będę jeszcze mówił do Was, kiedy będę z Wami. Rozgrzeszam Was i przebaczam Wam. Niech spłynie na Was pokój przebaczenia po tej zbawiennej i potrzebnej próbie, która była upokarzająca i bolesna. Odczuwając go w sercach, stańcie się znowu moimi wiernymi i mocnymi przyjaciółmi. Ojciec posłał mnie na świat i ja Was posyłam abyście na świecie kontynuowali moje dzieło ewangelizacji, spotkacie się z różnego rodzaju nędzami, które będą szukać u was pociechy, bądźcie dobrzy, myślcie o tym jak wy byliście słabi, kiedy zostaliście bez waszego Jezusa. Napełniajcie się światłem, w ciemnościach bowiem nie można widzieć, bądźcie czyści, by dawać czystość, Bądźcie miłością, żeby miłować, potem przyjdzie ten, który jest światłem, oczyszczeniem i miłością. Aby was przygotować do tej służby, przekazuję wam teraz Ducha Świętego. Komu odpuścicie grzechy, temu będą odpuszczone, a komu je zatrzymacie, temu będą zatrzymane. Niech wasze doświadczenia nauczą was sprawiedliwości, abyście umieli właściwie osądzać. Niech Duch Święty doprowadzi was do świętości, abyście umieli uświęcać. Niech szczere pragnienie pokonania waszej słabości uczyni was odważnymi w czekającym was życiu. To, co mam wam jeszcze do powiedzenia, przekażę wtedy, gdy powróci nieobecny. Módlcie się za Niego, trwajcie w moim pokoju bez cienia wątpliwości w moją miłość. Jezus znika tak nagle, jak wszedł, zostawiając puste miejsce między Janem a Piotrem. Znika w błysku tak silnego światła, że zmusza ono do zamknięcia oczu. Kiedy oślepione oczy znów się otwierają, apostołowie czują tylko pokój Jezusa i ogień w sercach. Fali on leczy i unicestwia gorycz przeszłości, zamieniając ją w jedno pragnienie służenia.